Witam serdecznie. Pierwszy raz na kanale, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie Eurotruckowi i amerykańskiego truckowi, amerykańskiemu truckowi, obu symulatorom. Na amerykańskim trucku będziemy jeździć normalnie, ale także będziemy jeździć w Oculus Rift Virtual Reality, co jest niesamowite. Niedawno tego spróbowałem i było ekstra. Jak widzicie, grałem już trochę wcześniej. To jest mój truck, moja maszyna, którą kupiłem sobie. Dopiero rozwijam swoją firmę. 90 tysięcy na koncie, pożyczka do spłacenia, kolor biało-czerwony. Niestety tej linii w środku nie mogłem uniknąć, albo przynajmniej jeszcze się nie dowiedziałem, jak go uniknąć. No, w każdym razie biało-czerwony, jak polska flaga. Więc lecimy. Dzisiaj jeszcze nie pojedziemy moim trokiem, tylko pojedziemy sobie, zrobimy tak może na zapoznanie się ze sobą. Zobaczycie, jakim kierowcą jestem praktycznie też. Weźmiemy samochód i ładunek z Job Market, z jakiejś innej firmy, która da nam i samochód, i naczepę. I po prostu będziemy musieli dowieźć im towar. Więc zaraz wchodzimy do Job Market. Ok, wchodzimy do giełdy pracy. Szybka dostawa. No i zobaczymy, co tutaj mamy. Powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o samochody, to lubię bardziej te Kenworthy niż jakieś Volvo czy coś. A nie wiem, po prostu jakoś tak. Takie mam upodobanie. 22, tu 35 tysięcy za trasę. Nieźle, można było coś droższego dowieźć, zarobić trochę kasy. 35, jak dalej. O kurde, jaka kurczę, jaki kawał drogi. Wow. No nie wiem, można spróbować taki kawał aż przyjechać. Ale to jest, no, niezły dystans. 941 mil. Wow. Nie, no trochę za daleko na pierwszy kurs, sorry. A 700, taki kurczę, do 300 jeszcze bym wziął. Za pierwszy, nie, o 500. Co mamy tu? 500 jeszcze, kurna, długo, wow. 495, też dobry kawałek, to jest tylko w Kalifornii. Tu jest Kalifornia. A tutaj mamy z Kalifornii do Nevady. Ciekawy przewóz. 491 mil. No jest kawałek drogi. Co mamy jeszcze? 840. Wow. Dobra. Wiecie co? Ustawmy sobie to w zależności od dystansu trasy. Od długości trasy. To jest kurczę, 890 mil? Wow. Jedna z krótszych tras, nie wiem, pokazana. No tu za 6000 krótka trasa. Chciałbym w Nevadzie pojeździć. Albo w Arizonie. Kurna, nic nie ma? No tutaj coś mamy. To jest kawał drogi. Okej, okay. 512. 512. 512 mil. Dobra, jedziemy. 13 tysięcy. Jest ok. Bierzemy robotę. I jedziemy w trasę. Jak mówiłem, grałem już trochę w tą grę. Gram na, jak wiecie, oczywiście na komputerze. Na komputerze mam i5 procesor i 1066 giga kartę graficzną z NVIDII oraz 16 giga RAMu. Wszystko mam ustawione na jak najwyższe ustawienia, więc lepiej, żeby to wyglądało, chyba już się nie da. Kierownicy jeszcze nie mam, ale prowadzę myszką. Więc zobaczymy, jak sobie będziemy radzić.
Odpalamy. Gdzie jest nasz... Chwila. Nie. Wiem, że jest możliwość ustawienia... O, jest. Dwa lusterka, lewe i prawe mamy na górze. To jest na klawiaturze F2. Tak łatwiej jeździć. Ok, mamy wyjazd tam. Co mamy tu podczepione? Już mamy naczepę? Mamy. Zobaczmy, jak to nam tutaj... Ok. Normalna trela, nic takiego wielkiego. Dobra. Wyjeżdżamy spokojnie. Lubię odgłos tych silników Kenwortha. Starych troków. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Ok, kręcimy. Jest taki kiepski trochę, powiem wam, wyjazd. Chwila. W prawo, ok. Musimy uważać, żeby ani nie uderzyć przodem, ani trelą w nic nie zawadzić. Jedziemy tutaj w prawo. Zakręt musimy wziąć szeroko. Jedzie coś, czy nie? Nie, tu nic nie jedzie, a tutaj jedzie. Dobra. Przeczekamy tego gościa. Teraz jedziemy. Szeroko zakręt, żeby nie zawadzić. Ok, trela chyba bardzo ładnie. Wyjechaliśmy. Super. 512 mil przed nami. No i jesteśmy w trasie. Przydałoby zapalić sobie światła, nie? Jedziemy w prawo. Ok. Powiem, kanał dopiero zakładam. Będzie to kanał poświęcony tylko i wyłącznie symulatorowi troków American Truck Simulator i Euro Truck Simulator. Czasami może wrzucę jakiś film z innych symulatorów, ale to będzie 90% filmów, jakie będą się na tym kanale znajdowały. Więc wszystkich, którzy lubią takie serie, lubią takie gry, zapraszam do oglądania, do subskrybowania i oczywiście podróżowania razem ze mną. Jeśli macie pytanie, oczywiście prowadzę myszką i jedziemy na automatycznej skrzyni biegów. Kurwa, nic nie widać. Masakra. Po bokach tak się rozglądać, czy nawet w lusterkach obok treli nic nie ma. Kompletna czarność, ciemność. Mamy kawałek drogi przed sobą, więc... na pewno słoneczko nam wyjdzie. I będziemy mogli popodziwiać troszkę jakieś widoki. Ok, znowu szeroki zakręt. Wjeżdżamy na highway, na 80. I jedziemy na wschód. Nie wiem, czy wspomniałem, jestem na automatycznej skrzyni. Biegówką na razie nie jeżdżę. Jeśli zamówię, dostanę kierownicę, może spróbuję coś poprzestawiać, pokombinować, zobaczymy. Nie
Wjeżdżamy na środkowy pas. Czasami te prawe pasy nam się szybko kończą. I wtedy mamy problem, bo musimy bardzo szybko uciekać. No, już się kończy. No. Ok, jak widzicie, trochę jestem dosyć przyzwyczajony do tej jazdy myszką. Może nie jest to tak perfekt, ale nieźle to wychodzi. Tak, jest bardzo stabilny. Czujność myszki ustawiona jest praktycznie, jeśli chcielibyście wiedzieć, na kompletne minimum, jeśli chodzi o ustawienia gry. Więc jest mi dosyć łatwo prowadzić troka. Nie muszę strasznie aż tak myszki kontrolować w każdej sekundzie. Więc nie jest źle. O, tu zjeżdżamy na prawo już. No, daleko to drogo. To, wow, kurna, zjeżdżaliśmy na pas. Tą drogą daleko żeśmy nie ujechali. A co tutaj się dzieje? Nie mów mi, że mam zablokowany zjazd. Zjazd nie, ale kogoś zatrzymali. Okej, okay, fajnie. Powiem wam jedną rzecz, że ostatnio próbowałem parę razy pograć na Oculus Rift, na Virtual Reality w American Truck. Jest niesamowicie. Jest to uczucie naprawdę ekstra. Zobaczycie, jak będę grał. Na pewno nagram kilka filmów. Może więcej niż kilka, ale jest takie uczucie, jakbyśmy po prostu byli w kabinie. Niesamowite. Nic nie jedzie. No, nie sprawdziłem prawej strony nawet. Okej. Okay. No i czujesz się jak w kabinie, po lusterkach jeżdżąc, musisz patrzeć w lewo na swoje lusterko, musisz patrzeć normalnie na prawe lusterko. Jest to fajne uczucie, bo jazda tak na monitorze, na ekranie nie oddaje tego, a patrząc przez Oculus Rift, przez jakiekolwiek urządzenie, które umożliwia wam grę American Truck Simulator Virtual Reality, to jest naprawdę niezłe, no kompletnie inne przeżycie, kompletnie inna gra. Czujesz się, jak naprawdę byś siedział w samochodzie i wszystkie te reakcje prowadzenia auta są praktycznie automatycznie używane. O, na druga rano. Niedziela, druga rano nam pokazuje. Więc trochę jeszcze po ciemaku będziemy jechać. Nic za bardzo nie widać. Jest ponuro. Nie możemy za bardzo na żadnych jakichś terenów fajnych popodziwiać. I nic takich rzeczy. A nic, lecimy. Tak dostaliśmy kurs, tak wyjechaliśmy. Dosyć szybko myślę, że czas zleci i będziemy mogli podziwiać te rzeczy, które są po prawej i po lewej stronie w czasie dalszej jazdy. Fajnie tutaj na przykład w Nevadzie się jedzie, to jest dobre to, że mamy limit prędkości dużo wyższy. 70, 80 i to jest też dostępne dla troków. Jeżdżąc w Kalifornii, niestety większość tras jest 50 mil na godzinę i to wszystko, nawet jak jesteśmy na highwayu. Co jest trochę wkurzające, bo te trasy zajmują czasami forever, jak to można powiedzieć. Mamy dosyć ostry zakręt w lewo. Idziemy 60 parę mil na godzinę. 60, 59 teraz. Nie chcę wchodzić w zakręt za szybko, bo kiedyś tak zrobiłem i niestety trok przewrócił się na bok i było dość kiepsko.
jakiś koleś nas wyprzedził. Chyba palmy po prawej stronie, ale nie można nic kurna dokładnie zobaczyć. Takie palmy, czy to same po prostu słupy? Nie, to słupy chyba. No nieźle. Fajnie, po wykonaniu tej dostawy będziemy już mieli na koncie ponad 100 tysięcy. Nie wiem, ile zostało nam do spłacenia na pożyczce, którą braliśmy z banku, żeby zakupić troka, ale myślę, że nie jest już tak dużo. Ciekawy jestem, czy można wybrać sobie opcję, że można spłacić pożyczkę od razu, jeśli się ma pieniądze, czy niestety cały czas muszą każdego dnia potrącać jakieś drobne. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie są ulepszenia do naszego troka. Przeglądamy nasz garaż niedługo, może w następnym filmie. Zobaczymy, jakie mamy ulepszenia, no i zobaczymy, co niedługo będziemy mogli kupić, jaką nową maszynę, bo chciałbym kupić oczywiście coś większego, coś z kabiną z tyłu, bo ten trok, którego mam w tej chwili, takiej kabiny z tyłu nie posiada. Ostry zakręt w lewo, więc puszczamy trochę z gazu. O, kurna. Jak widzicie, te prowadzenie myszką może jest, już wyczułem to, ale jeszcze są takie właśnie momenty, że to jest takie bardzo... To trzeba uważać. Chcę zamówić sobie kierownicę do tej gry. Ja może niedługo będę już miał ją. Zobaczymy, jaka jest różnica w jeździe. Czy będzie się jeździło lepiej, czy nie, bo już jeździć myszką jestem dość wprawiony i dość przyzwyczajony, więc zobaczymy. Może akurat nie będzie mi to pasowało, no nie wiem. Ale myślę, że będzie ok. Jakieś roboty na to, kurna. Nic, przejechaliśmy, nie było żadnych etykietów i nic, jest ok. Godzina 3:43. Myślę, że powoli będzie nadchodził czas, gdy zacznie nam się tutaj rozjaśniać. Zostało nam 377 mil do przejechania. Nevada. Będzie tutaj dosyć pusto. Ostatnio z żoną miałem możliwość jechać samochodem. Zrobiliśmy sobie takie wakacje. Wyjechaliśmy z Nowego Jorku, gdzie mieszkamy. I pojechaliśmy sobie południową stroną Stanów aż do samej Kalifornii. A potem pojechaliśmy na północ i północną stroną Stanów, wróciliśmy do domu z powrotem do Nowego Jorku. Niesamowite przeżycie, niesamowite miejsca, które żeśmy byli w stanie zobaczyć. Oczywiście Grand Canyon, Texas był niesamowity, Kalifornia, Yosemite National Park, gdzie znaleźliśmy szyszkę, która jest większa od mojego buta. Wiecie co? W tym filmie na pierwszym ekranie postaram się tą szyszkę ująć wraz koło mojego buta. Będziecie mogli zobaczyć, jaka jest ogromna. Oczywiście byliśmy też w Yellowstone Park, który jest praktycznie ogromnym kraterem wulkanu.
który ma średnicę chyba 10, nie, 40 mil, jak się nie mylę. 10 czy 40? Kurczę, nie wiem teraz, czy się mylę, mówiąc 10 czy 40, no ale w każdym razie jest przeogromny. Niesamowite przeżycie. Zobaczyć to wszystko, zobaczyć te gejzery, zobaczyć Grand Canyon, te parki. Monument Valley, jak się jedzie przez mam nadzieję, że za nami nikogo nie ma. Okej. Udało nam się. Skręcamy, skręcamy. Tylko za późno spojrzałem na GPS. Mało brakowało, byśmy przyjechali zjazd. O czym to mówiłem? Jadąc przez Monument Valley w Arizonie, gdzie jest kompletna pustynia, niesamowite widoki, niesamowite formacje skalne, ziemi, ciężko jest to opisać. Może w jakimś filmie postaram się pokazać wam jakieś zdjęcia, albo może wrzucić filmik z takiego wyjazdu, bo lubię takie filmy składać, pokażę wam co i jak. Ale to jest no niesamowity wyjazd. Ogólnie lubię jeździć bardzo samochodem, dlatego podoba mi się ta gra. Jak widzicie, wychodzi już słońce, więc jest fajnie. Lubię jeździć autem. Nasz wyjazd zajął nam około 3 tygodnie i przejechaliśmy w sumie 8340 mil dokładnie, wyjeżdżając z domu, i to był koniec licznika, kiedy dojechaliśmy z powrotem do domu. Fajnie, że się rozjaśnia. Przepraszam. Jestem trochę zakatarzony. Pokazuje nam, że jest zjazd, duży spadek. You're running out of fuel. O kurna. Ja cię kręcę, nie zwróciłem uwagi, że nie mam paliwa. Mam nadzieję, że tutaj po trasie znajdziemy jakąś stację benzynową, bo będzie bardzo, bardzo kiepsko. No ale tutaj nic nie widać. Wow. Nie pokazuje nam żadnej stacji benzynowej na mapie. No jest kaszana. Bo zostało nam z deka 316 mil. Stacji benzynowej w pobliżu nie ma, nie widać żadnej. No to jest kurczę. Katastrofa. Muszę przyznać. Mam nadzieję, że coś nam się tutaj trafi, bo... No. Będzie naprawdę kiepsko. Nie dowieziemy towaru, dostaniemy ogromną karę. Kurczę, nigdy mi się to nie zdarzyło. Nawet nie wiem, jakie są konsekwencje czegoś takiego w tej grze. Lecimy po trasie. Coś tu jest, jakiś znak, ale nie wiem co to jest. Nie wygląda to na żadną kurczę stację benzynową. Nie wiem co to za oznaczenie. No ale jest bardzo kiepsko. Wow.
Jak mogłem wyjechać w taką daleką trasę, na takie puste drogi i nie zwróciłem uwagi nawet ile mam paliwa? To jest makabra, no. Fajnie odbicie w lewym lusterku, widać jak słońce wychodzi zza horyzontu i idzie w górę. Kurczę, no musi być jakaś stacja tutaj, ja cię kręcę. Teraz główne, kurde, główne przeżycie jest takie, że czy uda nam się dotrzeć do jakiejś stacji paliw, czy uda nam się zatankować. Bo jak nie, to będzie makabra. Musi być tu po drodze jakieś miasto, jakieś coś. Office spaces. Znaczy chyba, że jakieś miasto zaraz będzie. Jak jest taki znak, że dostępne jest miejsce na ofisy, no to musi do cholery być jakieś miasteczko. No a w nim musi być stacja benzynowa, nie? Coś tam dalej jest. Tak, to jest jakieś miasto. No, to nie jest żadne miasto. My to objeżdżamy, jedziemy tam w prawo, w góry. Kurna mać. Nie ma żadnej stacji. Na GPS-ie, na mapie nam nic nie pokazuje, kompletnie nic. Końcówka paliwa, już 70 mil praktycznie zrobiłem na tej końcówce paliwa. To znaczy, że niedługo nam się po prostu skończy. Całkowicie. Kurna, fajne widoki. Nie mogę nawet za bardzo się zatrzymać i popodziwiać tego, bo cholera poluje na tą stację paliw, a takiej stacji niestety tu nie widać. Kiepska sprawa, oj kiepska. Nic kompletnie nam nie pokazuje, żadnej stacji. Nic, zero. Coś ja czuję, że nam zabraknie paliwa i będzie makabra. O boj, jak na razie nadal nic. No helikopter tam lata przy lewym lusterku. Kurczę, no coś tu... O jest, stacja benzynowa, po lewej. Wow. Abyśmy do niej dojechali. Carson City. O kurna. Odczepiłem naczepy, co to? Ale jaja. No dawaj, dawaj. Jedź gościu, bo silnik cały czas pali paliwo. Zaraz nam zgaśnie. Kurde. No niestety, powiem wam, że te klaksony w tej grze American Truck Simulator to są masakryczne. W Euro Trucku są bardziej realistyczne, takie fajne, fajnie brzmią. O, wolne? Wolne, wow, jedziemy. Ale nam się udało.
Oh God. Zabrakło nam paliwa i co teraz? Kurna, $520 tow to service. Ale makabra. Musieliśmy zadzwonić po towing. To jest masakryczny stacji. Mieliśmy już tak blisko. I niestety trok nam zgasł. Paliwa nam trochę wlali. Wyjeżdżamy stąd. Serwis nam niepotrzebny. Musimy kurna jechać i dowieźć naszą przesyłkę. Idziemy w prawo i tam zaraz chyba jest stacja, nie? No. Tak, jedziemy w prawo i tam chyba zaraz jest stacja. Sakra. A tutaj jest stacja. O, jest. Tu możemy zatankować. Na 218 mil nam zostało jeszcze. Ale kicha. Tankujemy do pełna. Z tego co wiem, to zwracają nam za paliwo. Tak, właśnie pokazała nam się informacja, że za paliwo mamy zwracane. Kurde, nic tam nie widzę. Wow. Mało nie uderzyłem tego samochodu. No jedziemy dalej. Kurde, na 217 mil. Nie wiem też ile czasu straciliśmy na ten cały serwis, towing i tak dalej, żebyśmy nie byli z ładunkiem spóźnieni. To by była zdeka kicha. I to duża kicha. Czerwone światło? Co tu za widoki mamy? Kościół, ruszaj się, kurczę, bo nam się światło zmieni zaraz. Kurna, już się światło zmieniło, no. Red light violation, 1400. Gościu stał na tym. No to jest kiepskie trochę. Nie uważam, żeby to była moja wina. Ja podjechałem tylko. Facet powinien był bardziej do środka podjechać, że skręca. I nie byłoby wtedy takiego problemu. Kurde no. Z towingiem ze wszystkim straciłem już 2000. Makabra. Makabra.
214 mil zostało do przejechania. Ten trok, co nim jedziemy, to jest chyba nawet jak taki sam, albo bardzo podobny do tego, który mam własny w tej grze, w kolorze biało-czerwonym. Wydaje mi się, że jest praktycznie... No, o shit, o shit! I tak to wychodzi zmiana kamery. Tak wychodzi zmiana kamery. Ale kurna masakra. No ciekawy jestem, kto się teraz strasznie śmieje. Bo ja, żebym oglądał to na waszym miejscu, to by się teraz tak zalewał, że głowa mała. Wow. Nawet nic nie mówię na ten temat. Zostało nam 196 mil. Prędkość możemy tutaj... stronie. Powiem wam, że jak się jechało przez Nevadę i chyba Arizonę, to były, a kilka razy były więzienia w pobliżu drogi i dosłownie stały znaki, na których było napisane, żeby nie zatrzymywać się i nie brać osób, które machają i próbują złapać kogoś, żeby ich podwiózł, bo mogą to być uciekinierzy z więzienia. To było trochę śmiechowe i... niespotykane w większej części kraju. I po prawej stronie. Ktoś trokiem się zatrzymał, czy policja zatrzymała? No, policja kogoś trzyma. Bye bye, man. 160 mil jeszcze przed nami. Przyspieszamy. Mamy na liczniku już 56-57 mil na godzinę. Te mile powinny lecieć dosyć szybko.
Fajnie jest, deszczu nie ma. Ładna pogoda. That's nice. Na liczniku i dajemy czatom 137 mil. Jeszcze. Zmniejszony do 50, więc musimy zwolnić. Będziemy przejeżdżać przez jakieś miasto. Limit w ogóle zmniejszony do 30 teraz. City limit. Kurde, nie zwróciłem uwagi, jakie to jest miasto, jakie to było miasto. Hamburgers. Kurna, głodny jestem akurat, jacie. Nie ma żadnego znaku stopu. Więc idziemy i skręcamy. Z powrotem 70. Kurna, mamy ciężki ten ładunek, bo zanim się ten trok rozpędzi, to ja cię kręcę. Zaczyna mi się chwiać ten samochód. Czy to stres? Czy jakaś dezorientacja? Nie możemy się skoncentrować? Nie wiem. 85 mil zostało. Come on. Damy radę. Wow. Trasa z limitem 80 na godzinę. Zmęczeni jesteśmy. Damy radę, kurna, rozpędzić się do 8 dych? Mamy 70. 71. No i pewnie do 8 dych nie dociągniemy. Teraz trochę będzie pod górkę, to pewnie jeszcze zwolnimy. Z ładunkiem nie da rady, żeby było z górki, to inna sprawa. Mil. Siedemdziesiąt trzy.
74, 75, 76, wow, 77, może dociągniemy do tych kurna 8 dych. Limit nam się zmniejszył. Krótki odcinek był 80. Chociaż może nie był taki krótki, tylko żeśmy się nie dali rady rozpędzić nawet do tej prędkości. Okej, zaraz skręcamy w prawo. Zostało nam 29 mil. Już jesteśmy naprawdę niedaleko w porównaniu do tego, co zaczynaliśmy. To było chyba 500? Czy 400 coś? Las Vegas. Zjeżdżamy na Las Vegas. Okej. Vegas. No, już chyba wyjechałem za bardzo. Dlatego ten ktoś się tam zatrzymał. Wow, jesteśmy w Vegas. Ale faza. Tego się dzisiaj nie spodziewałem, niestety. Kurna, zaraz odpłyniemy, będziemy mieli stłuczkę znowu, jak się zmęczymy. Oj, oj, oj. 15 mil, no cholera jasna, chyba nie będziemy szli teraz spać i damy chyba radę dojechać, co? Czternaście mil. Nie ma. Vegas, jedziemy.
Znów czerwone światło. Kurna mać. Światło tyle, że nie możemy dojechać. 14 mil było już sporo czasu temu, zostało 13. Wiem, że jestem kurde tired. Skręcamy w lewo. Zielone, jeszcze na żółtym wjechaliśmy na skrzyżowanie. Dobrze, nas znów kurna nie skasowali za czerwone światło. Teraz będziemy odpływać 9 mil. No muszę do cholery dojechać, zanim odpłynę, no. Nie wiem, czy wiecie, ale jak długo się jedzie i tutaj jest kierowca zmęczony i tak dalej, to jest coś takiego, że aż obraz robi się ciemny, tak jakby się po prostu przysnęli za kierownicą. No i wtedy co się stanie, to już nie wiadomo. Może się stać wszystko. No widać już nasz cel, tam zaznaczony tą czerwoną chorągiewką na GPS-ie. Musimy zmienić, nie musimy zmienić pasa, bo pokazuje mi chyba, że będziemy jechać w prawo i później w lewo. 3 mile. Gdzie już prawie przysnęliśmy. Idziemy w prawo. O! Czerwone światło! Kurna mać! Shit. Dobrze, że się zatrzymałem, bo był drugi tykiet. A tam co się dzieje? Kurna mać. Jedna mila. Cel już jest przed nami dosłownie. Zrobimy szybkie parkowanie. O, boj, stajemy. Nic się nie stało, ok. Zrobimy teraz szybkie parkowanie. Nie te najłatwiejsze, gdzie mamy zero experience, ale te takie dosyć proste. Ok, weźmiemy 15. Ok, tylko przed sobą mamy parking. Dojechaliśmy, koniec trasy, kurde. Excellent. Dobrze, że nie mieliśmy żadnych wielkich problemów. Mimo, że mieliśmy ten wypadek, zjechaliśmy z drogi, ja cię kręcę, masakra była tam. Okej, dobra.
Dzięki za oglądanie pierwszego filmu na kanale i zapraszam na następne. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.